500. Muszę wam powiedzieć, że tak. Dość dobrze były zapakowane. Ten jeden tylko był suchy. Ten był dosyć suchy. No z Polski ten Agrest. Agrest i ta borówka. I fajnie w takich, kurde, nie tylko że w woreczkach, ale w takich plastikowych też popierdółkach. To zawsze szydzie wykorzystać na coś innego po posadzeniu, na rozsady czy na inne popierdółki. No od razu to podlołem jeszcze wodą od ryb i zabieramy się, kurde, za te, bo trzeba. Dzisiaj takiego wieprzka się zjemy. Tego co z Penyka, co ja go zawsze kupuję. 5 euro, 4 chyba 99, czy kurde, czy 5,99, coś tak kosztuje. A to się dobrze odpakowywuje i to już jest w tym popierdółku takim. Zawsze ino po papier. Bo znając życie, to po uciaprom zaraz wszystko, wiecie. Tu jest stara gazeta, to jest dobre. Stary, kurde, stare reklamy. Jak ja lubię stare reklamy. To jest idealna sprawa. Cakiel. Już lecimy z tym, kurde, do tego. Zaraz będzie padać, kurde. Myk. Jedą dwa na pierwszy ogień. No bo jest pierwszy ogień i drugi ogień. Wiecie jak jest, nie? Ja wpakujemy tu do środka. No tak. Kurczę. Dobra. Noga mi ze statywu mi przeszkadza, wiecie? To jest drugi ogień. A jak ja to czyszczę tego grilla? Potem jak już on jest jeszcze ciepły i teges, to lecę normalnie tym druciakiem mokrym, cyki cyki i przeczyrom, kurde, tym, jak to się wyda, tą kuchenną, po niemiecku kitchen rolle, tą ręcznik, kurde, taki, wiecie o co, papierowy, o. To jest luks. Się dzieje. A do tego, ale to już uciaprał teraz paluchami, a do tego będzie dzisiaj ciabata, kurde. Ciasto z oliwkami. Pierun, wieprzek, kurde. O, ale się przykleił. Świnia jeden. Bo to świnia jest, wiecie o tym, o co chodzi, nie? Ten jeszcze później. Już chyba zaczyna padać. Będzie się molodzi już teraz. Słyszę, że klapruje po dachu. No. I na tym się, kurde, dzisiejszy dzień kończy. Kurde, to obrócić to pieryństwo. Ale zapowiadali deszcz. Znaczy zapowiadali, na tej mojej stronie było napisane. Już kapie, kurde.
Chodzi o to pierwieństwo, to się nazywa Kissenrolla. Kissenrolle po niemiecku. Po polsku ręcznik chyba papierowy, czy jakoś taki pierwie. Coś w tym rodzaju. No, deszcz się może padać teraz, kurde. Dlatego mi zależało na tym, żeby nie żeby to zrobić do końca, bo to tam, wiecie o co chodzi, o te zielone pierdoły tam. Nie. Tylko żeby to wypróbować po prostu, czy to działa, jak to działa i tak dalej, i tak dalej. Dobra, mamy za gruby ogień. Musimy to, kurde. O, tym jeszcze może być. Musimy ogień zmniejszyć. No coś tak. No. Dzisiaj ma padać, jutro ma też padać. Cały dzień. Rybom dzisiaj dałem grubo. Pojadły i siedzą te pieruny. Nie wiem, czy je będzie widać, kurde, patrzcie się. Tam siedzą. Nie widać, bo to ciemne jeszcze się światło odbiło, ale siedzą tam te pieruny. Żebym tu narychtował zaś nową mieszanka. Muszę to tylko jeszcze pomieszać, bo to są dwa rodzaje tego. Zobaczymy co się dzieje, kurde. Spadło poniżej 500, to dobrze. No to tak wygląda chyba. Grillowanie to dość ciężko robota, to nie jest tak. To się trzeba oszczędzać. No ale na jutro też zapowiadali, kurde, ty. Deszcz. Ale tylko do 14. A potem po 14 zaś ma być. Czyli z rana, a potem po 14 zaś ma być normalnie, jakoś słońce tam jest na tej mojej stronie. Ale to się wszystko jeszcze może zmienić, bo oni tam co godzina nowe, na nowo to po tego, bo aktualniejsze dane mają, no to się ten. Dlatego lubię ta strona, bo ona jest bardzo dobra, ona jest tak o tym. No ciekawe, czy te agresty, kurde, przyjdą i ta borówka, czy co to z tego wyniknie. To co to ma w ogóle być, kurde. Takie krzoczki, kurde. Ten nie był suchy pierońsko, ten żółty agrest. Ja sobie to tak poukładał, te pudełka na dole, widzicie tam, żeby wiedzieć. No borówka to się nie pomyla z agrestem, ale ten agrest tamtym to się... Zobaczymy, co to z tego wyniknie, kurde. Ciekawe. I teraz jeszcze mam taki dylemat, czy ten stary agrest wyciągać, czy ten przysadzić obok. Ja chyba ten stary jeszcze zostawia, bo może być, że on dopiero na drugi rok wyjdzie, czyli wiecie o co chodzi. Jak teraz nie wylos, albo pierą wie, może się po to obudzi, albo diobli wiedzą. Ja go zostawia i zaraz obok, blisko niego, bo tam ta zima przecież jest znowu fajno nałożona. Tylko trochę wykopia i tego dołoża do tego. A jak w razie czego, to tamtym podnie uschnie i się połomie i będzie dobry. Prawdziwy mężczyzna to je taki chłop, kiedy mu glaca krzywy nohol, platwus i brzuch, mo czorne pazury, fuzek lak dziury, brunotne palce pod cygarem i męski huk. Mocorne pazury, fuzek lach dziury, brunotne palce pod cygarem i męski huk. Prawdziwy mężczyzna to je taki chłop, kiedy za piwem w kolejce nigdy nie stoi. Jak panie, mo pacia jak chce, jak komu śmignie, łostanie ino flek. Mo muskle jak panie, mo pacia jak chce, jak komu śmignie,
snowflake. Prawdziwy mężczyzna to jest taki ho. Do lopszy gradany i wiecznie nieogolony. Czasem se harknie, albo smaknie do kucha z tle. Drzwi odle chlipie i mlasko w pierony. Czasem se harknie, albo smarknie do kucha z tle. Drzwi odle chlipie i mlasko w pierony. Tak, że rośliny, kurde, za pierwszym rokiem nie wyjdą, a za drugim rokiem, kurde, z tego coś może być. Ja tam aż taki ogrodnik nie jestem, żeby się, kurde, aż tak mocno na tym wszystkim znać. No, wiecie, na chłopski rozum to powinno w tym roku, kurde, było wyjść, ale... Czyli, kurde... No, ale tak to jest, kurde. Tam to też było suche takie dosyć, kurde, pieniędzy. I te kosztowały, aha, nie wiem, czy wam powiedziałem cena tego w ogóle, tych popierdyków. Te kosztowały 2,99 €. Jeden taki ten. Jeden. Obojętnie, czy Agrest, czy ta borówka. 2,99 €. No, mieli tam troszkę tego, będą, a dobra, biera. Jak więcej wziąć, kurde, ja bym normalnie to bym wziął, się kupił z 10-20 sztuk bez żadnego problemu. Tylko kto by to miał wkopywać, kurde? Jak ja 3 wkopał, już miałem dość. To jest właśnie ten problem zawsze. A ksiądz zgłodnił, o kasa bije. Zapachniało mu, kurde, ten. Grill mu zapachniał, kurde. A ten niedobry tagad jest. Aż buchło ognie. Nie ma lekko, kurde. W ogóle to ja tu kiedyś chcę zrobić zmiana, żeby tego grilla nie musieć odsuwać, tak? Ale to i tak, kurde, jak się go klapuje do tyłu, to on i tak musi być od ściany odsunięty. Ale może zrobię kiedyś zmiana, że ten stół wpakuję tu, a tego grilla wpakuję tam. Tak mi się od tego... Ale żeby ten... To jest problem taki polegał na tym, że ten stół, żeby tu postawić, ja bym go musiał najpierw obciąć, żeby tam fajnie wlos pomiędzy tym popierdółkiem, a tamtym popierdółkiem, tamtym. Czyli musiałbym ta płyta kamienno obcinać, kurde, tarczą diamentową i go zwężyć trochę, znaczy go, tak go, do kupy go, sk. I nie wiem, czy mocy starczy na takie przeróbki. Jak tu trowa nie skoszono, jak tu, kurczę. Cieplarnia nieskończono. A nie ma czasu na wszystko. Ale trzeba też trochę pożyć, wiecie, o co chodzi.
czy coś zjeść, coś tego, a nie tylko kurde się poli to pieraństwo. Świnia się poli. Kościół, jak to pisze, to już by było dobre. Tego się obrócimy tak troszkę i... To jest emaliowane to popierdółka, także to się fajnie czyści. Dobra. I oglądam, że będzie. Poczyścić trochę te pierdoły. Po to umyję jeszcze z płynem. Jest. Jak się więcej narobi przy tym kurde robieniu tego jedzenia, jak kurde kalorii zdobędzie. No, trzeba było całą pół świni zaraz piec. No. Na pierwszy ogień jak takie coś opędzluje, to będzie dobre. Ciabata, ciabata, kurde. Ciabata. Ta popierdółka. No i tradycjonalnie. Na dworze przestało padać. Coś to się kurde ten deszcz mnie udał dzisiaj.